to prześcieradło dotykało ciało samego Boga, Jezusa Chrystusa, który miał współudział w stworzeniu świata. A więc to jest wielka łaska. Sekcja zwłok na Akademii Medycznej w Londynie na podstawie całuntumieckiego pokazała, że Pan Jezus miał spuchnięty czubek nosa, czyli pęknięcie kości chrząstkowej, w połowie wysokości nosa jest pęknięte lewe nozdrze, miejsce przebitych rąk, na otwarta dłoń zasłania ranę na drugiej ręce, ale obie ręce były przybite do krzyża, świadczy o tym brak kciuków, kolana bardziej podrapane, a więc widzimy, to jest jedna wielka plama. Przebity bok Chrystusa, między 5. a 6. żebro została wbita włócznia. Włócznia przebiła opłucną, otrzemną i uderzyła z prawej strony w komorę sercową. Korona cierniowa tak poraniła całą powierzchnię głowy. Zgnięcie ciała za pomocą biczów. Bicz na końcu rzemyka miał dwie kuleczki ołowiane, które wrzynały się w ciało, a więc tutaj całe to ciało z tyłu i plecy i nogi z tyłu są poranione. Ta stopa, która była bliżej belki krzyża, ona była w najniższym punkcie, zatrzymało się tutaj dosyć dużo krwi, właśnie widzimy dokładnie palce, rowek między palcami, stopa, a w środku stopy rana bez dna.